Rozdział pierwszy. Hela Bert Było jesienne popołudnie. Atanazy Bazakbal, bardzo niezamożny, dwudziestokilkoletni, świetnie zbudowany i niezwykle przystojny brunet, ubierał się pośpiesznie, a jednak starannie. Jego jasnozielone oczy, nos prosty i dość dumne. Łukowate usta koloru surowej wątroby stanowiły względnie sympatyczną grupę widzialnych organów jego ciała. Zapach czarnego z niebieskim krawatu przypomniał mu przedostatnią jego kochankę, blondynę o długich, wysmukłych nogach i wadliwie osadzonym nosie. Wspomnienie słów bez sensu, które wyrzekła w chwili ostatecznego rozstania, wybuchnęło jak daleki pocisk. I zgasło następnie razem z rozwianiem się słabych perfum. Pół godziny temu Atanazy definitywnie postanowił pójść do Heliberc. Był tam już parę razy zresztą, ale nigdy dlatego. W każdym razie nie programował. Cel tej wizyty przerażał go, a jednocześnie wszystko było takie małe i marne jak tych kilka muszek wirujących w koło niezapalonej lampy u sufitu, w żółtym odblasku odbitego od przeciwległej kamienicy słońca. Niewspółmierność stanów wewnętrznych i materiału faktycznego dławiła niby mątwa wpita od środka w najistotniejszy życiodajny bebech. Może było to serce. Atanazy zdecydował się na ten krok, bo nie mógł już dłużej wytrzymać. Nie bez Heliberc, choć ta podobała mu się kiedyś zupełnie niebezpiecznie, nie. Po prostu nie mógł więcej znieść ogromu swojej miłości do narzeczonej, którą właśnie w tym...